Badminton jest dla mnie pasją, jest dla mnie wszystkim, co robię w moim życiu. Myślę, że czasem, mimo że trudno jest go łączyć ze szkołą i może nie mam tyle czasu dla na przykład moich znajomych, jest to naprawdę wspaniale spędzony czas. Rozwija mnie to pod wieloma względami. Nazywam się Michalina i mam 16 lat. Moją zajawką jest badminton. Z badmintonem spotkałam się pierwszy raz 3 lata temu, kiedy kończyłam jeszcze grę w moim klubie siatkarskim i szukałam jakiejś nowej pasji. Zawsze lubiłam badmintona, więc stwierdziłam, że dołączenie do tego klubu będzie jakimś nowym, ciekawym doświadczeniem. Na grę w badmintona poświęcam w tygodniu 6 treningów po mniej więcej 1,5 godziny. 5 razy jest to taki trening techniczno, siłowo, po prostu też jest grane. A ten 6, który mam w niedzielę, to jest po prostu czysta gra. Teraz idziemy sobie z przodu, przed tyłką cyją. Rakieta jest z przodu i dochodzimy sobie na drugą stronę, czyli na bekę, tak? Michalina jest tutaj jedną ze starszych zawodniczek. Jest na pewno osobą bardzo wytrwałą i dąży do założonych celów, które sobie postawiła. Ciężką pracą, systematycznością na pewno jest wzorem do naśladowania przez młodszych kolegów i koleżanki z klubu. Jest zawodniczką drużyny klubowej, która startuje w drugiej lidze badmintona. Jest tam zawodniczką, która rozgrywa mecze singlowe. Nazywam się Paweł Pietryja, jestem założycielem Fundacji EduSport oraz trenerem klubu badmintona w Izabelinie. Moim największym sukcesem jest gra w ogólnopolskiej lidze badmintona, a osiągnięciem jest zajęcie 4. miejsca na ogólnopolskim turnieju badmintona, gdzie właśnie pokonałam 4 osoby, żeby dostać się na to miejsce. Mojej pasji zawdzięczam dobre samopoczucie. Poznałam wielu ludzi dzięki dołączeniu tutaj. Jeździmy wspólnie na obozy. Byłam już na kilku takich. Jest to bardzo ciekawe i myślę, że fajne doświadczenie. Spędzamy aktywnie czas, trenujemy 2 do 3 razy dziennie i jeździliśmy już wiele miejsc w Polsce. Byliśmy na razie głównie w górach, ale w najbliższym czasie będziemy także nad morzem i jeziorem. Jest to przyjemnie spędzony czas ze znajomymi i myślę, że zostawia wiele wspomnień. Moją przyszłość jak najbardziej wiąże z badmintonem. Chciałabym kiedyś założyć swój własny klub, w którym mogłabym się dzielić z innymi moim doświadczeniem, ale ze względu na kierunek szkoły, którą jest technikum architektoniczno-budowlane, wiązałabym ją także z architekturą. Ciekawostką związaną z tym sportem jest to, że jest to najszybszy sport rakietowy świata i lotka osiąga tutaj prędkości ponad 400 km na godzinę. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby mieć w swoim życiu jakąś pasję i nawet jeżeli nie będzie to badminton, to zachęcam jak najbardziej do poszukiwania właśnie rzeczy, którymi się interesujesz, które może chciałbyś poznać, może chciałbyś czegoś spróbować. Jest naprawdę wiele możliwości i myślę, że pozwala to na ciekawie spędzony czas, miłe wspomnienia i wspaniali ludzie, których poznasz na swojej drodze.